Podczas gdy na całym świecie wszystkie jednoślady od dekad posiadają tego typu błotniki, to projektanci dwóch bliźniaczych modeli hulajnóg elektrycznych, czyli X8 i Pro 10 Sport 2021, postanowili, że ich błotniki będą inne, po czym stworzyli to. Tak się nie robi. Panie, tak się nie robi! No skąd w ogóle? Co to ma być? To pierwszy na świecie typ błotnika, który ma za zadanie nie chronić hulajnogi przed wodą i błotem i wyglądać co najmniej dziwnie. Dlatego ja postanowiłem to zmienić. Tak powinien wyglądać błotnik w hulajnodze elektrycznej. Orzesz ty! Zanim pokażę Wam, jak zamontować taki błotnik, pokażę Wam w skrócie, jak go stworzyłem. Tak wygląda pierwszy, idealnie pasujący prototyp. Jest to oczywiście wydruk z drukarki 3D, a idea, jaka mi przyświecała, to stworzyć taki błotnik, który po pierwsze będzie wyglądał fajnie, po drugie będzie chronił sprężynę amortyzatora, a po trzecie będzie mocowany do wahacza zamiast do fabrycznych mocowań, które owszem sprawdzają się bardzo dobrze, ale wyglądają jak dla mnie niestety słabo. A inspiracja przyszła od niedawno testowanej przeze mnie hulajnogi Tibo Epic Plus, która ma naprawdę bardzo fajny błotnik, który jest mocowany na 4 śrubki do wahacza i sprawdza się naprawdę spoko, chociaż nie chroni bezpośrednio sprężyny amortyzatora. Natomiast trzeba przyznać, wygląda naprawdę fajnie. Więc do swojego projektu wziąłem małą poprawkę na ochraniacz sprężyny i chyba się udało. Żeby w ogóle powstał taki błotnik, musiałem się nieźle nagimnastykować z suwmiarką, mierząc odległości, kąty i tym podobne rzeczy, przenosząc to później na szkic w programie do tworzenia modeli 3D. W czasie tych prac wydrukowałem sporo różnych prototypowych profili i mocowań po to, aby ostatecznie powstała pierwsza pasująca idealnie wersja mojego błotnika 3D. Mocowana na 2 śruby zamiast 4 i tu zaznaczę, że do zamocowania tego błotnika w zamyśle można użyć oryginalnych śrubek od starego błotnika. Przyszła więc pora sprawdzić, czy mój pomysł sprawdzi się w realu. Jak wyglądał montaż tego błotnika? Dla niektórych osób może wydawać się skomplikowany, ale w praktyce jest to prosta operacja, którą osobiście wykonałem pierwszy raz, nie wiedząc, co mnie czeka. Trwało to około 1 godziny, a wyglądało tak. Narzędzia, które były potrzebne do montażu, na szczęście były w moich zasobach garażowych, a sama operacja wyglądała tak. Po pierwsze, demontaż starego błotnika, no wiadomo. Odkręcenie koła, najlepiej podstawić coś, na czym można je położyć. Przykładamy błotnik i zaznaczamy markerem miejsce do wywiercenia po obu stronach mocowania. Teraz odkręcamy nasadkami oba wahacze, dlatego że nie ma podejścia wiertarki. Ja ułożyłem wahacz na deku i przystąpiłem do wiercenia otworu. Głębokość wierconego otworu to 8 mm, moim zdaniem tyle wystarczy. Do nagwintowania otworu musiałem odkręcić jeszcze zacisk hamulca przedniego, który blokował mi ruch pożyczonego od sąsiada zestawu do gwintowania. Samo gwintowanie polega na wkręcaniu zestawu trzech gwintowników od najmniejszego do tego właściwego. Następnie wkręciłem oryginalną śrubkę błotnika, która pasowała idealnie, ale jednak okazuje się, że lepiej sprawdzi się nieco dłuższa śrubka. Na szczęście miałem takie 2 sztuki. Znalazłem je w moich modelarskich zasobach i postanowiłem je użyć. Poza tym spasowały idealnie. Długość gwintu tych dłuższych śrubek wynosi 10 mm, a ich łebek ma średnicę 7 mm. Gwintowanie otworu drugiego wahacza wyglądało dokładnie tak samo, z tą różnicą, że położyłem go wraz z kołem na deku. Po nagwintowaniu skręciłem wahacze i przykręciłem nowy błotnik. Voilà, gotowe. Organoleptyczny test mocowania nowego błotnika wypadł dobrze, jednak praktyka to co innego. Muszę przyznać, że wpadłem nieco w samozachwyt moim nowym projektem, ale jak tu się nie cieszyć z czegoś, co wygląda dokładnie tak, jak się to wymyśliło. Jak dla mnie wygląda kozacko. Przyszła pora na pierwsze testy. A pierwsze testy błotnika w terenie pokazały zarówno jego zalety, jak i pewną wadę. Po pierwsze, wbrew temu, co pisali niektórzy na grupach facebookowych, na których pochwaliłem się projektem, ten błotnik wcale nie chlapie i nie jest za krótki. To znaczy, już nie jest, bo troszeczkę go w międzyczasie przedłużyłem, czytając te wasze uwagi. W terenie spisał się bardzo dobrze, moje oczekiwania dotyczące ochrony sprężyny sprawdziły się w 100%, jednak zauważyłem, a w zasadzie
Usłyszałem, że trochę rezonuje podczas jazdy, wydobywając z siebie jakieś takie dziwne brzęczenie. Po moich ekstremalnych testach okazało się, że ten rezonans nie wziął się znikąd i poskutkował urwaniem błotnika dokładnie w miejscu mocowania. Po prostu było zbyt cienkie. Od początku się tego obawiałem, no i oczywiście stało się. Niestety błotnik urwał się na mocowaniu i to z obydwu stron, także... Byłem zmuszony więc stworzyć wersję ze wzmocnionym mocowaniem, czyli wersję V2. Po paru chwilach spędzonych z programem do 3D udało mi się wzmocnić dość solidnie mocowanie. I już 15 godzin później z blatu mojej drukarki jak grzyb po deszczu wyrósł błotnik w wersji V2, który również postanowiłem przetestować w terenie. I nie patrząc na pogodę wyruszyłem na testy. Odprowadzanie wody? Idealne. Ochrona sprężyny? Idealna. W miarę możliwości poszalałem trochę tutaj i okazuje się, że ten błotniczek spoko, póki co daje radę. Nie widać, żeby się tutaj coś niedobrego działo. Bardzo dobrze się też sprawuje moim zdaniem. Oczywiście tutaj deg jest ochlapany, ale sprężyna jest czysta. Nie wiem, czy to będzie widać akurat, ale ona jest czyściutka. Nic tutaj w nią nie leci. Także w sumie do tej dolnej części błotnika tutaj od spodu będzie można sobie na przykład taki mały gumowy chlapaczyk jeszcze podczepić, żeby tutaj po prostu nie waliło tym śniegiem i wodą w deck. Dziwne rezonujące dźwięki wyeliminowane. Wytrzymałość zadowalająca, jak na razie. Wydaje mi się, że wersja V2 jest wersją ostateczną, choć w razie potrzeby mogę ją jeszcze wzmocnić i to na kilka sposobów. Opcji wzmacniania tego projektu jest naprawdę wiele, ale zasadniczo chodzi o to, aby było uszyte na miarę, nie przesadzone ani z materiałem, ani ze sposobem jego druku, bo to też istotne, bo ten błotnik, który widzicie, wypełniony jest jedynie w 50% materiałem, więc póki co robi robotę, a przy tym waży zaledwie 90 gram, więc plan póki co został spełniony. Zanim zaprojektuję tylny błotnik, to przede mną jeszcze trochę testów i być może poprawek. Na pewno będę chciał pojeździć z nim dłużej, bo jednodniowy test jeszcze nie świadczy o jego trwałości. Oczywiście zawsze mogę sobie wydrukować nowy, ale to nie o to tutaj chodzi, ma być jeden, a porządny. Dlatego właśnie mam nadzieję, że znajdzie się ktoś chętny przetestować mój błotnik 3D, dlatego polecam przeczytać opis tego filmu, bo będzie darmowa opcja testowa. Wiecie, co jest wyznacznikiem tego, czy błotnik jest dobry, czy może zły? Otóż nogawki, a moje są akurat czyściutkie. Także błotniczek się sprawdził. To tyle na dziś, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, dajcie łapkę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!